Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest dziś senator Barbara Zdrojewska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani senator, niestety mamy kolejny bardzo niedobry rekord. 3003 nowe zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby, 75 zgonów. Wygląda na to, że sytuacja jest coraz gorsza. Dlaczego tak się dzieje? To są dwa kolejne rekordy dzisiaj, czyli mamy najgorszą sytuację od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, kiedy pandemia przyszła do Polski. Można z jednej strony powiedzieć, że była to sytuacja spodziewana, a z drugiej strony, jak zwykle, no, zupełnie dziwi takie jednak zaskoczenie tym stanem służb państwowych. Co zawiodło? Ja myślę, że zawiodło przede wszystkim, pamiętajmy o tym, że po tej pierwszej fali, bo mamy w tej chwili zdecydowanie już tą drugą falę i to dużo groźniejszą niż ta pierwsza, po tej pierwszej fali rząd miał jednak parę miesięcy czasu, żeby się przygotować do drugiej fali i wiadomo było pewne, że ona będzie. I w tym momencie, w maju, kiedy były tak zwane planowane kopertowe wybory, zaczęto mówić, że nic nam nie grozi, że opanowaliśmy pandemię. To było wszystko spowodowane sytuacjami wyborczymi. Także mieliśmy ten okres wyborów, później mieliśmy okres rekonstrukcji. Przecież od jakiś miesiąc się zajmujemy rekonstrukcją rządu, która niewiele zmienia, jest ten sam premier i tak dalej. To jest takie mieszanie. Chce pani powiedzieć, że rząd nie przygotował nas na drugą falę, jesienną falę zachorowań? Nie, to z całą pewnością. To widzimy, że nas nie przygotował. Widzimy to, że nie powstało, służba zdrowia nie jest przygotowana na konieczne hospitalizacje większej ilości osób, liczby osób. Mamy też taką sytuację, że brakuje leku podstawowego, który jest stosowany przy terapii najciężej chorych pacjentów na COVID. Mamy taką sytuację też, że nie zadbano o szczepionki na grypę na czas, a wiadomo, że skumulowanie tych dwóch epidemii, to znaczy zwykłej epidemii corocznej grypy i COVID-u, może być bardzo groźne. Czy tworzenie żółtych, czerwonych stref i kładzenie nacisku na obostrzenia w tych strefach to za mało? Nie, to akurat był dobry pomysł, tylko za późno. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili nie mamy de facto, oczywiście mamy miejsca na południu Polski, Małopolska, Śląsk, gdzie są większe zachorowania. Mamy też większe zachorowania w dużych miastach, tam gdzie są duże skupiska, ale tak naprawdę to ta epidemia jest dosyć równomiernie rozłożona w całej Polsce. Nie możemy już mówić o ogniskach zakażeń, tak jak było wcześniej, tylko mówimy właściwie o epidemii, która występuje wszędzie, w każdym miejscu. Więc każdy z nas w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, że czytałam o tym wczoraj, wzrasta liczba osób, u których nie wiadomo, gdzie się zaraziły. Czyli mogły się zarazić w autobusie, w sklepie, w pracy, gdziekolwiek. Myśli pani, że społeczeństwo trochę sobie pokpiło sprawę? Że zbyt mocno poluzowaliśmy niektóre obostrzenia? To znaczy, ja myślę, że społeczeństwo czy pokpiło sprawę. Badania wskazują, to prowadzone przez wrocławskich naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, że około 50% Polaków lekceważy pandemię. I ta ilość osób lekceważących pandemię wzrasta gdzieś mniej więcej od maja. To jest taki wykres połowa społeczeństwa to jest bardzo dużo. Także te osoby zapewne nie zdają sobie sprawy z bezpieczeństwa albo bagatelizują to niebezpieczeństwo. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli
czy można za to winić tylko społeczeństwo? Oczywiście, że nie. Jeżeli władze państwowe chodzą bez maseczek, mówią, że wszystko jest dobrze, że opanowaliśmy pandemię, to w takiej sytuacji, jaką mamy w tej chwili, musimy jednak te władze obarczać za to, że niedostatecznie informowały społeczeństwo, jeśli chodzi o pandemię. To co można zrobić w tej chwili, żeby za kilka dni, za kilka tygodni nie było po 5 tysięcy zachorowań w ciągu doby albo więcej? W dzisiejszej polityce jest artykuł opisujący sytuację w całej Polsce w tej chwili, w środkach komunikacji, jak ten wirus się rozprzestrzenia. Bardzo polecam, bardzo ciekawy. I tam na koniec jest pytanie, co zrobić. I specjaliści mówią, 2 tygodnie lockdownu, czyli że to może nas ugrodować, to może spowodować, że po 2 tygodniach ilość zakażeń spadnie do 200. Ale mówi Pani o takim lockdownie, jaki mieliśmy w połowie marca? No tak, tak. No tak mówią specjaliści, ale jednocześnie pytają, no kto się na to odważy. A dla Pani to jest realny scenariusz? Do wprowadzenia? To znaczy, w Polsce? Nie jestem specjalistą, ja tutaj słucham osób, które mają dużą wiedzę na ten temat i też przede wszystkim tych osób, które przewidują, co będzie dalej. Na razie mamy systematyczny wzrost. Jeżeli mamy 75 ofiar, 75 osób zmarło w ciągu doby w szpitalach, w bardzo ciężkich, często w męczarniach. To my musimy coś zrobić. To ratunek jest najważniejszy. Proszę też zwrócić uwagę, że umierają też osoby młode, bez żadnych chorób współistniejących, w sile wieku albo młode. Pani senator, zmieniamy temat. Najwyższa Izba Kontroli przygotowała bardzo krytyczny raport dotyczący igrzysk World Games, które w 2017 roku odbyły się we Wrocławiu. NIK ocenił, że koszty imprezy były wyższe niż zakładano, a efekty promocji miasta są bardzo dyskusyjne. Pani zgadza się z tą oceną NIK-u? Znaczy, przyznam się od razu, że nie czytałam całego raportu NIK-u, znam tylko omówienia. Natomiast mogę powiedzieć z doświadczenia, że jeśli chodzi o efekty promocyjne, to być może jest tu trochę racji. Jakieś coś na tym zaważyło, nie do końca się to powiodło. Natomiast jeśli chodzi o te inne sprawy, to powiem tak, przekroczenie kosztów. No, nie mamy w tej chwili w Polsce żadnej inwestycji, która nie przekraczałaby kosztów początkowych. To wynika i z ustawy o przetargach i z różnych takich rzeczy. Jedyna rzecz, która mnie przy tym raporcie NIK-u rzeczywiście zaniepokoiła i mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione. To jest sprawa, że jeżeli się nie organizuje przetargów, a wysyła się do kogoś ofertę i wysyła się ją do firmy, która jeszcze nie jest zarejestrowana, no to takie rzeczy muszą być wyjaśnione. To jest taka rzecz, która wzbudziła mój niepokój. Natomiast jeżeli chodzi o te ostatnie rzeczy, to muszę powiedzieć, że ja w ogóle, bo ja jak myśleliśmy o World Games, to jeszcze byłam radną, nie byłam zwolenniczką tej imprezy. Uważam, że nie przyniesie ona wartości promocyjnych, takich jak trzeba. I tak się chyba stało, ale też to nie, trzeba to zbadać. Po każdej takiej dużej imprezie powinno być bardzo dokładne sprawozdanie, kontrola NIK-u. Proszę pamiętać o tym, że kontrolerzy wskazują na pewnego rodzaju rzeczy, natomiast... Czy miasto powinno wytłumaczyć się z tych uchybień, które wskazuje w raporcie Najwyższa Izba Kontroli? Między innymi ze sposobu wydatkowania pieniędzy. Chodzi na przykład o spółkę Spartan, która z prawie 3 milionów złotych na zakup sprzętu na potrzeby igrzysk, za 2 miliony złotych kupiła obligacje Piłkarskiego Śląska. Miasto ma zawsze obowiązek wytłumaczyć się z każdej takiej dużej imprezy i przypominam, że myśmy, no przynajmniej jak ja byłam radną Rady Miejskiej, to myśmy bardzo dokładnie i precyzyjnie rozliczali te wszystkie duże imprezy, które się odbywały. Rozliczaliśmy starania Expo i bardzo duże wydatki też w owym
w owym czasie i myślę, że też tak powinno się stać z tą imprezą. To Rafał Dudkiewicz był prezydentem Wrocławia, kiedy były Igrzyska World Games. Ten sam Rafał Dudkiewicz, który po prawie 2 latach wraca do polityki. Dla Pani to było zaskoczenie, jego powrót? Czy spodziewała się Pani tego ruchu? Nie, wydawało mi się to zupełnie naturalne. Jest osobą o ogromnym doświadczeniu samorządowym i politycznym. W ostatnim czasie zaczął się już wcześniej udzielać. Zapowiadał, że będzie coś robił. Także nie jestem tym kompletnie zaskoczona. Myślę, że to jest, te nadzieje nazwałabym też już kolejną nadzieją, bo przypominamy sobie inne już pomysły Rafała Dudkiewicza, jego zaczynając chyba od Polski 21, chyba tak to się nazywało. Tylko, że właśnie ta Polska 21 to chyba było robione z takim dużo większym rozmachem ogólnopolskim i stało za tym wiele osób z takimi znaczącymi nazwiskami. Ta kolejna nadzieja, czy nowa nadzieja, tutaj tym razem opiera się głównie na, to nie jest ocenna, nieobraźliwa, sierotach ponowoczesnej, w cudzysłowie, tak bym to nazwała, z jednej strony, a z drugiej strony po grupie takich najbliższych współpracowników. Natomiast z ogromną radością przyjmuję to, co Rafał Dudkiewicz powiedział. To znaczy uważam, że bardzo cenny jest każdy nowy think tank, to znaczy poszerzenie jakby wiedzy, zdobywania na temat rzeczywistości w Polsce w tej chwili, ale też niezwykle cenny jest nowy ruch na opozycji. Myślę, że to, że to jest bardzo dobre. Dla Platformy Obywatelskiej Nowa Nadzieja to jest partner do współpracy, potencjalny koalicjant? Ja myślę, że to może być partner, zdecydowanie. Zresztą mówi o tym też pan prezydent Dudkiewicz. Jedynym problemem, który jest, to myślę, że ta właśnie jakby rdzeń tego stanowią radni, którzy są w tej chwili w Radzie Miejskiej Wrocławia, startowali z listy Nowoczesnej i nie weszli z nami w koalicję. Także oni, natomiast no podejrzewam, że tutaj zaważą sprawy personalne, dopóki no, na przykład Grzegorz Schetyna tutaj będzie szefem regionu czy coś, to też to porozumienie będzie dosyć trudne, ale też z obu stron. Też nie wiem do końca, jak władze regionalne Platformy widziałyby możliwość porozumienia, chociaż ja jestem zwolennikiem bardzo dużego porozumienia na opozycji i raczej zasypywania podziałów i rowów i wspólnej walki. Pani senator, teraz to Senat zajmuje się ustawą zwierzęcą, ustawą futerkową. Jakie zapisy budzą Pani niepokój, a które nie powinny ulec zmianie? My w tej chwili przystąpiliśmy do tej pracy. Jestem dumna z tego, że jestem w Senacie i że możemy, że możemy pracować normalnie. Przypominam Państwu, że to jest kolejna ustawa, którą PiS postanowił przepchnąć właściwie w ciągu doby. I pomimo, że jest bardzo potrzebna i że wiele osób przez lata czekało na taką ustawę, pomimo tego, że ze względów humanitarnych powinniśmy się na to zgodzić, ten sposób procedowania był po prostu fatalny. I jeżeli teraz to przyszło i podkreślam... Czyli rozumiem, że Senat się nie będzie spieszył. Senat się nie będzie spieszył, ale już pracuje nad tym. Już odbyło się coś w rodzaju wysłuchania wszystkich stron. To trwało kilka godzin. Wszyscy mogli się wypowiedzieć, zarówno producenci, przedsiębiorcy, jak i ekolodzy, ludzie walczący o prawa zwierząt. To było takie wysłuchanie. Jutro będziemy mieli komisję ustawodawczą i będziemy wnosili poprawki. Także na pewno nie jest to dobra ustawa i problem jest taki, że nie wiemy, czy nawet jeżeli wniesiemy te poprawki, czy one zostaną w Sejmie zaakceptowane. Ale wszystkie punkty wymagają korekty? Nie, to nie jest tak, że wszystkie punkty, to jest... ona ma Kaczyńskiego? Tak, ale to nie jest tak, że wszystkie punkty tam, natomiast z pewnością trzeba się tam, to co na pewno będziemy robić i już robimy, to jest grupa, która skupia się na tym, jak załatwić odszkodowania dla osób,
jak długo ma trwać okres, kiedy wygaszania tej produkcji. Będziemy się też zastanawiali nad szczegółowymi uregulowaniami, które dotyczą, tam są błędy nawet dotyczące działalności służb ochrony, schronisk i tak dalej. Tam jest sporo błędów, mniejszych lub większych. Będziemy się tym zajmowali. Tyle. Barbara Zdrojewska, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia. Dziękuję. Życzę wzajemnie. Dużo zdrowia. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.